króciutka taka, taka rzecz do studium, studium łaski. Zapiszcie sobie do studium łaski. I zapiszcie sobie takich 7 punktów, bo to wam zostanie. Żebyście sobie mogli te rzeczy studiować w domu. Pierwszą rzecz zapiszcie, list do Rzymian 6:4-11. To taka trochę praca domowa. List do Rzymian 6:4-11. I tutaj jest kwestia tego, że chcę, żebyście studiowali na podstawie tych wersetów tożsamość śmierci i życia. Tożsamość śmierci i życia, że w jaki sposób ta rzecz tutaj zafunkcjonowała na podstawie tych wersetów. Kiedy będziecie studiowali w ogóle te wersety, które ja wam podaję, to módlcie się i ogłaszajcie, że je rozumiecie, że macie w ogóle wgląd głęboki i że one wpływają na was. 6:4-11. Drugą rzecz to sobie zapiszcie, to list do Rzymian również, 4:3-5. I tutaj sobie obejrzyjcie sprawiedliwość w nowym przymierzu. Jak ona wygląda z perspektywy tych wersetów. Sprawiedliwość w nowym przymierzu. Teraz list do Kolosan 2:14. Tutaj chcę, żebyście zaczęli rozważać taką myśl, nazwijmy ją świadomość, że Boże wymagania wobec nas zostały zaspokojone. To jest bardzo ważna rzecz, bo Boże wymagania nie zniknęły, tylko zostały zaspokojone. Ja chcę, żebyście te rzeczy rozważali. To bardzo będzie wzmacniało temat łaski u was. Chcę, żebyście też sobie zapisali list do Kolosan 2:15, kolejną rzecz. Świadomość klęski szatana. To jest głęboka rzecz. Świadomość klęski, nawet to przeczytam. Świadomość klęski szatana. Kolosan 2:15. Kolosan 2:15. Gdzie mówiliśmy już trochę o tym. Jest to, że tam rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Dokładnie jest napisane, rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności i moce i przeprowadził je w triumfalnym pochodzie. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. I teraz posłuchaj, zobacz, jak można powiedzieć, że szatan posiada oręż jakieś, że on coś może zrobić. To jest napisane, że on go rozbroił. No to jak? Jak można powiedzieć, szatan coś może zrobić, jak on jest rozbrojony, to jak może być rozbrojony? Rozumiecie? Jeden mój znajomy pastor doświadczył kiedyś tego wersetu bardzo, bardzo tak fizycznie. I potem o tym długo głosił w kościele u siebie. Zdarzyło się to, ponieważ jako młody człowiek chadza do takiej dziewczyny, wierzącej dziewczyny i tam w kąku, zresztą potem żoną jego została, w kąku. I chodził taką drogą, że tutaj było jeziorko, ładne słowo staropolskie, czasem lubię tak zająć staropolszczyzna. Tutaj była droga, trawniczek jakiś i z tej strony stały w ogóle domy zabudowane. I on opowiada mi tak, byliśmy tam na usłudze i on opowiada tak. I zawsze tam chodziłem i tam było takie podwórko, jedno taki Rottweiler tam był. Ten Rottweiler szczekał na niego, nie? A on w ogóle w takim swoim, w ogóle wiesz, zawirowaniu jakimś duszewnym, drzaźnił się z nim. Tam szedł do tej dziewczyny. Nie? Kiedyś w ogóle mówi tak, idę i mówi tak. Przechodzę, drzaźnię się z nim drzaźnie. Patrzę na końcu, furtka otwarta. I w ogóle leci do mnie. Zacząłem uciekać. Mówi, uciekam. Biegnę tą pod Lęborkiem tam było. Biegnę w ogóle tą drogą przy tym jeziorze. Nie mogę nigdzie uciec. Mówi, takie myśli w ogóle. Mówi, cała wiara mi przeleciała przed oczami. W ogóle się uświadomiłem w ogóle, jakie mam braki. W ogóle zrywam się przed tym psem. Ale mówi, dochodzi mnie, no dochodzi mnie ten pies. No dochodzi mnie ten pies. I w pewnym momencie patrzę, ja słabnę, ale i pies słabnie. W ogóle nie w pewnym momencie
się odwraca. A ten pies już ledwo w ogóle idzie, no nie, okazuje się, słuchajcie, ani jednego zęba nie miał. Był tak stary, miał przerost ambicji nad możliwościami, mało się ten pies nie wykończył, jak go gonił, rozumiecie? I wtedy Bóg do niego powiedział, taki jest szatan. I taki jesteś ty. Goni cię stary pies bez zębów. A ty powalasz całą wiarę swoją. Facet naprawdę długo jest w takim kościele, który no, on głosi prawdziwe rzeczy, bo to pohejgenowski taki kościół jest w Polsce, taki mały kościół tam w jednym miejscu. A więc studiujemy świadomość klęski szatana. List do Kolosan 2:15. I dalej zapiszcie jeszcze te trzy rzeczy. List do Kolosan 2:16-23. Chciałbym, główny tu będzie werset 20. Chciałbym, żebyście szczególnie ten werset 20 zwrócili uwagę. Chodzi tutaj o to, aby nie poddawać się prawom tego świata, ciała i szatana. List do Kolosan 2:16-23. Nie poddawać się prawom świata, ciała i szatana. Też to przeczyta, bo ja muszę to zrobić. 2:16-23. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź szabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, czyli są swoje widzenia, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, w której całe ciało, ożywione i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeżeli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów tego świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jak byliście w świecie? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała. A nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłu. Studiujcie te wersety i módlcie się, bo to jest bardzo ważna rzecz. Jednym z takich zagrożeń, kiedy chodzisz w łasce, żyjesz w łasce, są przychodzące systematycznie do twojego życia różnorakie formy diabelskich oszustw, że różnych rzeczy ci nie wolno, bo jeżeli dotkniesz się tych zjawisk, to Bóg się od ciebie odwróci lub się obrazi. I nam jest bardzo łatwo to przyjmować, słuchajcie. To człowiek jest taki podatny na to. Jest podatny. Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Z jednej strony, kiedy wzrastamy w Bogu, my uświadamiamy sobie, jakie rzeczy są dla nas korzystne, jakie niekorzystne. Ale nigdy nie wolno nam nałożyć sobie pewnego rodzaju prawideł, takich jak właśnie proponuje system tego świata. Ja dzisiaj o tym troszkę mówiłem, bo my myślimy, że to, co jest w tym świecie, na przykład moralność, weźmy taki temat. W ogóle moralność jest natury ziemskiej, wiecie o tym, a nie niebiańskiej. Moralność to jest w ogóle na potrzeby ziemi, nie na potrzeby nieba. W niebie nie ma czegoś takiego jak moralność. Wiecie, bo no tutaj jest moralność, my trzymamy jakiś tam pion, prawda? Ale ten pion to nie jest po to, żeby się Bogu podobać, czy coś, tylko to jest pion, żeby w ogóle móc funkcjonować w tym chorym systemie ziemskim. Chory system jest, no tak, no chory. No co zrobić, że on jest chory? No jest, no i teraz trzeba coś, jakoś tu żyć. Prawda? Nie możemy nie funkcjonować w tych prawidłach, bo byśmy musieli mieszkać samotnie na wyspach, tak? Gdzieś tam i tyle. No bo są ludzie, trzeba w ogóle funkcjonować wśród ludzi. Natomiast z drugiej strony nam nie wolno sobie narzucić pewnych rzeczy. Nie wolno narzucić rzeczy. Ludzie często przyznają tak.
Pościsz? I on mówi, nie. Kiedyś pościłem, mówię, teraz nie poszczę. A dlaczego ty nie pościsz? Ja mówię, bo nie miał potrzeby postu. No wiesz, ale Pan powiedział, że pościł. Ja mówię, no Pan nie powiedział, że pościł. No, ja Pan powiedział, że ja pościł? No ale jest napisane w Biblii, ja mówię, człowieku. A ty mówię, pościsz? No poszczę. A ja po co ty pościsz? No bo to mnie zbliża do Boga. Nie poszczę do Boga? Mówię, przecież po co jest uczynkiem? Inni mówią tak. Trzeba pościć o tą sprawę. Pościmy o nią. Ja mówię, ale jak to pościmy o sprawę? Że nie będziemy jeść i Bóg nas wysłucha? Naprawdę mówię tak myśleć? Przecież to jest uczynek. Zobaczcie, jak to ładnie brzmi. Są całe kościoły, mały kościelny post. Pościmy teraz. Wiesz, post jest potrzebny nam. Możesz sobie użyć, o, masz post, chcesz użyć postu, bardzo proszę. To jest bardzo fajna sprawa, post. Jeżeli masz problemy z różną formą cielesności, zachęcam do postu. Tak? Jak się nauczysz nie jeść przez tydzień, zobaczysz od razu, jak ci będzie łatwo z innymi pożądliwościami. Piękna sprawa. Ja sobie brałem posty, był taki okres czasu, że brałem sobie posty, proszę mnie, wyprostowałem sobie różne rzeczy w życiu, dziękuję bardzo, nie poszczę. No po co mam teraz, bo nie mam wyprostowane. Świetnie się porozumiałam z Bogiem bez postu. No nie mogę powiedzieć, że będę pościł teraz. A bo tam jakiś mąż Boży pościł. Ja mówię, niech pości, no. A on potem wskrzesił z martwych. Ja mówię, no uważasz, że przez to, że pościł, wskrzesił z martwych kogoś? No. Buddyści nie jedzą człowieku po 2 miesiące. No i co? Znaczy, powiedział, że tak, no demony, mówię, powiedzą, że ludzie powiedzą przez demony. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że chcecie coś pokazać, nie narzucaj sobie prawideł jakichś takich. Bo cię to zacznie w ogóle wybijać z nurtu łaski. Ja nie mówię o braku samodyscypliny, absolutnie, ja jestem mega zdyscyplinowanym człowiekiem. Bardzo. Osobiście nie znam nikogo bardziej. Ja nie znam. Chodzi o to, że dyscyplina jest czymś, co mi służy. Ja widzę, że coś mi służy, no to to robię, no bo mi to służy. Ale w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby jakieś rzeczy tam nie ruszać, nie dotykać, nie zrobić czegoś, żeby się pochłupać. Rozumiecie? Do głowy mi to nie przyszło. Ja kiedyś opowiadałem ludziom, jak z pornografii wychodziłem. Chciałem w pornografii, nie mogłem się z tym poradzić. I któregoś dnia się poddałem wreszcie. Poddałem się, mówię, Panie Boże, już mówię, ja włączam film pornograficzny i koniec. Już bez żadnego mówię. I już. Co się będę spinał, już się nie spina. Mam dosyć, mnie spina. To wszystko robiłem. Wszystko, czego mnie nauczyli w religijnych miejscach. I włączyłem ten film pornograficzny i się patrzę. I w ogóle wiecie, taka myśl, no nie? Co tam? W ogóle ty wiesz, że jest Bóg. Ja by oglądam film pornograficzny. Już. Możesz się też modlić w innych językach, jak chcesz. Oglądam film pornograficzny i się modlę w innych językach, słuchaj. W ogóle wiesz, nie wyłączam. W ogóle dalej ten głos. Możesz też Boga wielbić, jak chcesz. Mogę. Zaczynam uwielbiać Boga. Oglądam film pornograficzny. W ogóle. Po kilku minutach akcji wstałem i wyłączyłem komputer. Rozumiecie? I wyszedłem z pornografii. Zrozumiałem jedną rzecz. Że mój problem w tym, że siedziałem w pornografii, był związany z tym, że starałem się z niej wyjść. Postawiłem sobie poprzeczkę. I to mnie zabiło. Ustanowiłem sobie prawo nieoglądania pornografii. To
to mnie zabiło. Prawo, które sam sobie ustanowiłem. Kiedy demony zaczęły się wycofywać, kiedy zobaczyły, że się przestałem starać. Zgadnijcie, kto przejął pałeczkę, jak się przestałem starać. Ten, który nigdy nie ogląda pornografii. To jest łaska. To jest łaska. Rozumiecie? Łaska. I tak działa łaska. Wtedy przychodzi siła, kiedy nie stawiasz tutaj poprzeczek. Kiedy nie musisz udowodnić coś. Komu ty chcesz coś udowodnić, jak ty nie żyjesz? Trup leży i śmierci. Cała sprawa z trupem. Kiedyś, jak byłem w świecie jeszcze, byłem młodym dzieciakiem, płochałem klej pod dachem. Taką miałem przywarę. I kiedyś postanowiliśmy z moimi dwoma kolegami zamknąć się w kościele katolickim. Znaczy po ostatniej mszy weszliśmy, po dziękuję, weszliśmy na organy na górę, bo chcieliśmy ćpać w kościele. Mieliśmy taką zajawkę, że te figury, tam taka Maryja, tam cała ekipa, że nam będą balować. Ja widziałem, jak ja mam jazdy po tym kleju, nie? No i dobra, zamknęli nas tam w tym kościele, wiesz, we trzech tam byliśmy, wąchamy ten klej, w ogóle, wiesz, jest balet. Ale patrzę, katafalk stoi, wiesz, nie? Katafalk, wiesz, patrzę, trumna naszykowana. Mówię do kolegi Robert. Zdejmujemy te kiela. Zdjęliśmy te kiela. Usiadłem przy katafalku. Biorę nogę to był święty. I to wszystko w pamięci zostali. Takie rzeczy. Biorę tą nogę. Podniosłem. Puk. Spadłem. Wziąłem drugą. Puk. Martwy jak trzeba. Duch Święty mi to zostawił w pamięci. Ja to dziś to pamiętam. Trup to trup. Zero reakcji. Zero reakcji. Rozumiesz, o co chodzi? Wtedy, kiedy nie reaguje, reaguje Bóg. To jest łaska. To nie mówi nic o braku samodyscypliny. To nie mówi nic o tym, żeby nie przeciwstawiać się diabłu. Ale to mówi coś o postawie, którą ja muszę przyjąć. Nasze życie to jest przyjęcie postawy, gdzie ustanawiamy, że jesteśmy wolni. Ja patrzyłem na film pornograficzny i uznałem, że jestem wolny od pornografii. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widzę. Widzę film pornograficzny, a mówię, że nie widzę. I ta wiara uruchamia łaskę. I co się dzieje? Ta łaska daje mi siłę, abym wstał i wyłączył. I komu da to chwała? Jezusowi. Ja nie mogę powiedzieć, jestem kosiorek, wyszedłem w ogóle z pornografii. W ten sposób oddaję mu chwałę. Ja nie mogę w ogóle powiedzieć, że z czegokolwiek sam wyszedłem. Dlatego on odbiera chwałę. Rozumiecie, jak to działa w ogóle wszystko? To tak działa. A więc rozważajcie ten list do Kolosan 2:16-23. Dwie rzeczy jeszcze. List do Rzymian 5:1-2. Tutaj chciałbym, żebyście rozważali zaufanie w Boże, doskonałe prawidła, poddanie się Bogu. List do Rzymian 5:1-2. Przeczytamy to. List do Rzymian 5:1-2. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski. Do łaski jest dostęp przez wiarę, czyli my w ogóle wierzymy w łaskę. Ja będę mówił o wierze, to będę szerzej to opowiadał. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Co to oznacza dla nas? To oznacza, że musisz ufać
że kiedy ty poddasz się Bogu, tak, to tam się uwolni chwała, tam się uwolni jakaś manifestacja, tam się uwolni na pewno coś, że to nie będzie tak, że to ty jakieś ryzyko wielkie ponosisz, że przyjmujesz jakąś prawdę Bożą i że tam się coś nie wydarzy. Wydarzy się. Musi się wydarzyć. I ty musisz z wiarą do tego podejść. Się musi wydarzyć. Choć czasami to może absurdalnie być, wiecie. Wchodzę kiedyś do kościoła, do nas, patrzę, mój przyjaciel, poważny człowiek, stoi i ma na głowie wianek ukraiński. Mówię do niego, masz wianek na głowie. Wiem, sam go założyłem. Pan przeto, po cóż ci ten wianek? A on mówi tak. Byłem zawsze bardzo poważnym człowiekiem. Uważam, że to jest demoniczne, mówi. Nie zamierzam z tym żyć. Całe to nabożeństwo chodził w tym wianku. Zdjęcia mu porobili, dali do internetu w tym wianku człowieku. Runęła jego powaga zupełnie. On wiedział, a jest poważnym człowiekiem i prowadzi poważne interesy. Wiedział, że jeżeli w internecie będą go widzieć w tym wianku, poważni kontrahenci, tak? To będzie dla niego najlepsza droga do złamania demonicznych sił, jakie zrobił mu diabeł poprzez to, że włożył go w taką miejsce tej takiej w ogóle dostojnej powagi. On to wiedział. Zrobił taką rzecz i to osiągnął. I ostatnia rzecz, druga księga Kronik, 17:6. Chciałbym, żebyście rozważali odważne decydowanie. Odważne decydowanie, kiedy będziecie myśleli o tym fragmencie, ponieważ odważne decydowanie jest nieodzownym elementem funkcjonowania w łasce. Odważnie decydujcie i rozważajcie te rzeczy. Dlaczego proszę was, żebyście rozważali te fragmenty? Ponieważ przez rozważanie tych fragmentów będzie wzrastała wasza wiara w łaskę. Wiara w łaskę. Ona będzie wzrastała. To będzie w was pracowało coraz bardziej, bardziej. Chcę, żebyście też wiedzieli, że łaska jest bardzo mocno opresjonowaną dziedziną i będzie te opresje będą wam towarzyszyły do końca życia. Zawsze będziecie mieli tendencję wchodzenia pod różnego rodzaju prawa. Najczęściej, ponieważ jesteście we wspólnocie i w tym ruchu, który jest ruchem przebudzeniowym, to będą prawa, które sobie sami stworzycie. Diabeł będzie was kusił, abyście byli sam takimi zakonnikami sami dla siebie. Sami dla siebie. I żebyście potem tych praw się kurczowo trzymali, a jeśli się ich nie utrzymacie, to żebyście mieli potężne wyrzuty sumienia i się frustrowali. Tak będzie chciał robić z wami diabeł, nie? Ale wy zawsze wracajcie do łaski. Zawsze wracajcie do łaski. Łaska mnie ratuje, łaska mnie podnosi, łaska nadaje sens mojemu życiu. Dzięki łasce nie zgłupiałem. Prawda. Po prostu. Wstajmy na chwilę. Ojcze, dziękujemy za ten dzień. Dziękujemy Tobie za te wykłady. Chociaż też, żeby te słowa, które dzisiaj były tutaj mówione, one przenikały każdego człowieka. Dziękuję Ci, że właśnie tak jest, że one teraz pracują w ludziach, że one teraz dokonują zmian. Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoich aniołów, którzy dbają o ludzi, pilnują ich, aby ludzie te słowa zachowywali i ich nie utracili. Dziękuję Ci, Boże, że diabeł nie ukradnie ani jednego z tych słów, które z Ciebie powiedziane. W
imieniu Jezusa. Amen.